Przychodzę dzisiaj do Was ze świątecznym haulem zakupowym z Pepco, Action i Sinsay. Ostatnio na Instagramie pod jakąś rolką przeczytałam, że Pepco, Sinsay i Action to jest trzech jeźdźców apokalipsy, no i całkowicie się z tym zgadzam. Mamy połowę listopada, ja już zasadniczo dekoracje jakieś tam mam kupione. Wiem, że dużo osób jest zdania takiego, że to źle, że te rzeczy szybko pojawiają się tak szybko w sklepach, że to psuje atmosferę świąt. No mi to tam akurat nie przeszkadza, ja mogę już w październiku kupować rzeczy świąteczne, mi to atmosferę świąt nie zepsuje, a wręcz myślę, że mało który domowy budżet by wytrzymał takie grudniowe zakupy, gdy chcemy kupić po prostu już wszystko naraz. No dobra, to już nie przedłużając, mam dla Was różne fajne rzeczy do pokazania, więc najpierw zaczniemy może od Pepco. Co ja tutaj mam? Słuchajcie, mam podkładki. To są takie plastikowe podkładki. Co roku praktycznie kupuję, bo one się w sumie dość szybko niszczą, a lubię sobie na święta położyć po prostu jakieś świąteczne, więc mam takie i one kosztowały 5 zł. Co tu jeszcze mam? Mam dla mojego dziecka naklejki na okno. To są takie żelowe, w zeszłym roku ono miało takie zwykłe naklejki, także jestem ciekawa, jak to się będzie sprawdzało, jak to się będzie jej podobało, czy uda się to odklejać, przyklejać, odklejać, przyklejać, bo tak to w zeszłym roku wyglądało, że te naklejki były w ciągłym roku. Mam tutaj bombki z muminkami. Nie jestem jakąś psychofanką muminków, ale jak zobaczyłam na Instagramie te bombki, no to stwierdziłam, że muszę je mieć. Polowałam też na kubki z muminkami, ale niestety nie mogę ich dorwać. Jak dorwę, to oczywiście od razu biorę. I co tu jeszcze mam? Poduszkę. Wymyśliłam sobie w tym roku, że nie będę wyciągać czerwonych ozdób. Sama będę czerwoną ozdobą. W sensie, że nie powiesimy na choince czerwonych bombek, będzie taka bardziej w naturalnych odcieniach ta choinka. Tak sobie pomyślałam, że w sumie do momentu, jak moje dziecko nie zachce samo ozdobić choinki, to mogę sobie jeszcze zaszaleć, a zawsze ta nasza choinka taka była bardzo kolorowa, więc tym razem będzie w takich spokojniejszych barwach. No i tak samo i poduszki na kanapie, dlatego kupiłam taką ładną szarą z choinkami, z jelonkiem. No cena tej poduszki jest mało pepkowa, ponieważ kosztowała 50 zł, więc to, ale jest bardzo fajna, mięciutka i dość ładnie wykonana. No dobra, to już było na tyle, jeżeli chodzi o Pepco. Teraz przechodzimy do Action. No więc tak, girlanda na okno. Już w zeszłym roku się czaiłam na taką girlandę, ale kupiłam taką z takimi gwiazdkami na końcach i nie za fajnie to wyglądało. Ta girlanda ma 3 metry długości i 3 metry szerokości i 1,40 m długości, więc akurat na nasze okno w salonie będzie idealna. Ciepłe światło, także super. Co tu jeszcze mam? Właśnie, mam paragon i zaraz Wam powiem, ile ta girlanda kosztowała. Girlanda kosztowała 39,95. Następną rzeczą jest pojemnik na ciasteczka, albo na cukiereczki, albo na coś tam taka fajna ceramiczna bombka. No, jest trochę czerwona, ale myślę, że się wpasuje. I ta, proszę ja Was, bombeczka kosztowała 32,95. Także myślę, że jak na te słoiczne, świąteczne słoiki, to całkiem niedużo. Jeszcze z ozdób mam tutaj takie zawieszki. Śnieżynki. One są zrobione z takich koralików. Jeszcze mam taki kolor. Mi się one bardzo spodobały, bo ja już mam bombki z takich koralików. Także jak zobaczyłam je na stronie, bo przeglądałam sobie z tą świątecznego jest, to stwierdziłam, że muszę koniecznie je dorwać. No i się udało, one były bardzo niedrogie. Kosztowały 2,59 za sztukę. No dobra, i tutaj teraz mam, słuchajcie, takie bardziej rzeczy dla dziecka, żeby miało coś porobić i dla mnie, żeby miała coś porobić. Nie wiem, czy znacie to jest
się nazywa malowanie diamentami. To jest coś takiego, taka mata i na tym ona jest jakby, no klei się, tak? I do tej maty przykleja się takie diamenciki. Bardzo fajne. Fajna rzecz do zabawy na wieczory długie, zimowe. No i że była taka, taki obrazek świąteczny, no to stwierdziłam, że muszę to sobie kupić koniecznie. I teraz co? Dla mojego dziecka mam taką mozaikę do wyklejania z psim patrolem oczywiście, bo psi patrol u nas to jest zawsze numer jeden. No i jeszcze mam dla mojego dzieciątka taki... To jest taki witraż jakiś do pomalowania, więc pomaluję sobie witrażyk i może go w jakimś oknie powiesimy. No i jeżeli chodzi o action, to jest wszystko. I przechodzimy do Sinsay. Tutaj już robiłam zamówienie z internetu. Więc jak jesteśmy przy dziecku, to może zacznę od piżamek. One troszeczkę są takie pognieciony. To jest taki dwupak. Tu jest taki jelonek i... jelonek, reniferek oczywiście i spodenki w paski, a tutaj jest taka w choineczki, w prezenciki i tak dalej, taka coś takiego. O, i miałam przynieść telefon, żeby powiedzieć Wam, ile co kosztowało, ale chyba tego telefonu nie wzięłam ze sobą, więc najwyżej napiszę w opisie, co ile kosztowało. Teraz tak, tutaj mamy, proszę Państwa, mysz. To jest mysz, z którą ja się całkowicie utożsamiam. No, weź tutaj wykadruj się, myszo. Mysza się nie chce wykadrować. Jest. To jest mysz, z którą się utożsamiam, czyli mysz domowa, która w swym nieogarnięciu zaplątała się w sznur lampek i teraz nie wie, co ma zrobić. I martwi się, że nie ogarnie i że świąt nie będzie. Także tak, to jestem właśnie ja. Taka śliczna myszka. No, jest taka śliczna myszka. Nie to, żebym ja była taką śliczną myszką, tylko ta myszka akurat jest śliczna. Tutaj mam, słuchajcie, takie... T-lighty choineczki, to już otwierałam, więc to takie troszeczkę jest rozmemłane. Do tych T-lightów zamówiłam też świeczniki, które Wam zaraz pokażę. Więc te T-lighty już sobie tutaj zostawiam, żeby do świecznika od razu przymierzyć. Tutaj mamy świeczniczki. Taki sobie zamówiłam, powiedzmy, komplet różnych szklanych dekoracji. O, tutaj nawet jest cena 12,99 za ten świeczniczek. I do tego będzie w środku choineczka. Myślę, że to będzie wyglądało na świątecznym stole całkiem ładnie. I takie świeczniczki wzięłam dwa. Następnie w tym samym klimacie wzięłam wazę. Coś takiego, no troszeczkę ten kolor szkła jest, chociaż może jest taki sam. Dobrze, do wazonu, więc już tutaj ten, mam taką gałązkę. Gałązka ma szyszeczki, ogólnie całkiem ładnie. No to wiadomo, troszkę się to skróci, ale myślę, że razem będzie to wyglądało całkiem fajnie. Później może zrobię taki, wiecie co, ustawię to na stole i zrobię jakieś ładne ujęcie, bo to tak może nie widać dobrze. Teraz jeszcze do zestawu zamówiłam takie szklane choineczki. Jedna jest większa, druga jest mniejsza. Nie wiem, czy ta jest większa, czy ta jest mniejsza. Teraz to jest chyba większe. Zaraz otworzę drugą. To jest mniejsza, a to jest większa. I do tej większej planuję włożyć tutaj T-lighta LED-owego. No do tej niestety się nie zmieści, także coś tutaj, albo może te lampeczki takie na druciku, no zobaczymy. No i tak sobie, słuchajcie, wymyśliłam właśnie, że będzie ten wazon, te świeczniki, te choinki, tylko właśnie ten kolor szkła wazonu i świeczników troszeczkę jest inny niż kolor tych choinek i teraz... No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, może to się akurat tak nie będzie mocno rzucało w oczy. No i co, coś tu jeszcze mam? Nic! Koniec! Koniec moich zakupów świątecznych. Miejmy nadzieję, że już nic mnie więcej w sklepach nie skusi, no chyba, że zdorwę te muminki, ale jak mam życie, to... Coś tam pewnie jeszcze dokupię, chociaż oczywiście pudła,
pudła z ozdobami już się nie domykają, na strychu się już nic nie mieści, także może to będzie motywacją, żeby już nic więcej nie kupować. No i słuchajcie, no to tak wyglądają moje świąteczne zakupy. Jeżeli coś Wam się spodobało, to biegnijcie do sklepu, bo no generalnie te świąteczne rzeczy się rozchodzą jak świeże bułeczki. Także jeżeli coś jest takiego popularnego, szczególnie te rzeczy, które są pokazywane na Instagramie czy właśnie w holach, to się rozchodzą bardzo szybko, więc polecam Wam nie myśleć, że sobie zepsujecie atmosferę świąt, tylko kupić, schować i wyciągnąć, nie wiem, 1 grudnia i już wtedy czuć atmosferę świąt. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.